I witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku, już drugim, niczego z gry znajdę. Gothic 2 Noc Kruka. Tym razem zwiedzimy tutaj te podziemia i przejdziemy do pewnej dolinki, która jest niedaleko. Najpierw musimy zwiedzić właśnie tutaj w poszukiwaniu expa i w ogóle różnych rzeczy te podziemia. Tylko że mamy tu goblinów całą armię, więc może uda nam się chociaż jednego. Nie chcę, żeby się... O, niestety wszystkie się rzuciły. Nie wiem, czy dam radę. Czy będzie fail na samym początku odcinka? Chyba tak. Ponieważ widzicie, że one wzięcie w grupie walczą o wiele mocniej. Może się jeszcze uda. Jeśli uda się tego pokonać, jesteśmy w domu. O, super. Będzie nawet dał radę z trzema goblinami, więc jest całkiem nieźle. Na samym początku odcinka już walka nieźle się zapowiada. Dobra, więc co? Zbieramy ze zwłoczków co nieco. Zjemy tutaj ciemne grzybki. Za 50 ciemnych grzybków mamy bonus do many, więc nam się przyda. Okej. Okay. Lecimy. One tutaj pilnowały pewnie skarbów. Oczywiście kradniemy wszystko, co się da ze skrzynek. Nie ma co tu zostawiać, przecież wszystko się nam przyda. 35 złota. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Akurat w Gothiku 2 jest lepiej poprawiony system tak jakby ekonomii, czyli że na koniec gry... No, znaczy no, czasami może nam zabraknąć pieniędzy, po prostu tak, w Gothiku 1 zawsze na wszystko praktycznie mieliśmy, a tutaj może w pewnym momencie dopaść nas w swoisty kryzys, więc to różnie bywa. No, ale mniejsza. Lewa odnoga już sprawdzona, a teraz prawa. W prawej będzie jeszcze więcej zabawy, a ja już się przyszukuję tutaj. Myślę, czy ognistej strzały użyjemy, bo mamy 3, a dwie kule ognia lepiej zostawić na coś innego, ponieważ tutaj będzie nas czekało większe niebezpieczeństwo w postaci nowego przeciwnika, jakim jest polna bestia. Akurat w tym wypadku młoda polna bestia. O ja, na hita wziąłem w sumie. A, mezik. I niestety polne bestie są cholernie, właśnie widzicie sami. Zabiła mnie, o matko. Zdziwiłem się trochę. O, chyba się zapomniałem zapisać po tych goblinach. Cholera. Niedobrze, niedobrze. Myślałem, że się zapisałem. O. Fail, niestety. Zdarzają się i takie wpadki. Lecimy. A, głupio. Mogłem załatwić obydwie z... od razu. Okej, okay, lecimy na... od razu zabijać. O, chyba teraz mi wyrwą. O, ła. Mocny. Za dużo damage'u. O, jest... Nie, no, szansy nie widzę. No właśnie. Cholera, no. Co jest? Początek taki ładny, a teraz już wszystko się pieprzy. Za przeproszeniem, no kurde. Dawaj Bezi, musisz się... Znaczy musimy my się bardziej postarać, bo w sumie Bezi... Tutaj w Gothiku 20 jest poprawiony ten system, no i ja tulam je, jak widać. Dobra. Jeden, żeby tylko się wziął. No nie tańcz przy tym ognisku, tylko chodź tutaj. No i patrzcie, od razu wszystkie trzy, no co za dziady mamy. Okej, może coś się uda wymyślić. Mam pomysł jeszcze jeden. No i próbujemy. Okej, pierwszy z głowy. Jeszcze dwa. O, może się nawet uda teraz przejść z lepszą ilością życia. I jeszcze strzał, jeszcze. Bezi, postaraj się, no. Dobrze, udało się, ja i nawet nie straciliśmy aż tak dużo życia. Loot jest chyba zawsze taki sam, więc... I tak zbieram, no co, będziemy potrzebować pieniążków na początku niczego gry. Nawet zwyczajna laga, która chyba kosztuje jest jeden. O, a ten goblin... Wow. Gdzieś chyba w ścianę go wbiło. Ściana a la goblin, znaczy w ogóle ładna bania. Dobra, kuferek. A, Bezi, nie skacz. To też jakieś ma dziwne ruchy czasami. Moves like Jagger. Dobra, sztylet, jabłko. Za jabłka też jest bonus, chyba do siły 2, coś takiego. Ale to jak bardzo dużo tych jabłek zjemy i chyba nie ma określonej ilości, po ilu jabłkach nam wejdzie. Ale nie jestem też pewny. Wiem, że z tymi grzybami jest, że 50 grzybków to 5 many. Na pewno. Okej, okay, więc... a właśnie, grzybki. A propos, zjedzmy grzybki. Bo teraz dostaliśmy trochę damage'u i musimy pokonać tamte polne bestie, więc... tym razem już nie będę się bawił, bo one są zabójcze na taką odległość jak laga. No, sami widzieliście, że ona zdążyła mnie dziabnąć, a ja zanim ją dosiągłem, to był już koniec. Zapis, żeby nie tracić czasu niezbędnego. Dwa razy już te same gobliny. Trzy razy nawet biliśmy, więc to już jest tyle zmarnowanego czasu na odcineczek. Okej. Okay. I tym razem tak, młoda polna bestia raz, a druga jest tutaj, dobrze, i dwa, usmażone, super, szkoda, że nie można z nich nic zbierać, nie ma z nich żadnego niestety pożytku większego. Ile mamy many? 10, może serafis mamy?
Niebieski bez, tym razem to się nazywa, a propos, właśnie, jest zmiana nic nazwy. Widzicie, są identyczne, a jest zmieniona nazwa. No i w polnych bestiach nic nie ma, ale tutaj rośnie ciemny grzyb i większy grzyb, który nazywa się mięsem kopacza. Mięso kopacza przywraca o wiele więcej zdrowia po prostu i to wszystko. Ale niestety z mięsa kopacza nie dostajemy żadnego bonusu, więc to tyle. Dobra, to chyba wszystkie rzeczy, jakie mogłem zebrać. Jeszcze tutaj na zewnątrz powinny być jakieś grzybki. Mi tutaj, tak, ciemny grzyb i ciemny grzyb, dokładnie. No i z mięso kopacza już wam pokazuję, jaki to jest fajny grzybek. 15 życia przywraca, jest o wiele lepszy. No, leczy 3 razy więcej, więc to jest i tak ładnie. I tak, no i tutaj będziemy mieli różne roślinki przy zejściu w dolinkę. Widzicie, tam ładna dolinka. No i musimy bezpiecznie zejść na dół. Nie możemy sobie po prostu chytnąć daleko, bo zginiemy. W Gothicu 2 już jest naprawiony ten system skoku, że tak powiem. I co? Schodzimy coraz niżej. I za chwilę tutaj będzie kolejny tak jakby trupek, przy którym będą leżeć różne przedmioty. Oczywiście można zejść na dół, tam w dół jeszcze dolinki, ale my zejdziemy sobie jeszcze tutaj i gdzie za konarem mamy kolejnego truposza. Tym razem to był jakiś mak typowo, bo miał dwie miksturki many i jakieś dwa zwoje, więc nie wiadomo czemu w sumie zginął, no ale zginął. Nie obchodzi nas to w sumie za bardzo. No i tutaj jest dużo tych roślin. Oczywiście zbieramy roślinki, bo później dzięki nim będziemy mogli dostać się do miasta. To jest fajny sposób na dostanie się do miasta. Okej, zapis. Przy uzbieraniu 10 roślinek jakiegokolwiek chyba rodzaju, tutaj nie ma określonego konkretnie, dostaniemy tak jakby możliwość wejścia do miasta, więc jest okej. I co, od razu lecimy do ogniska? Chyba tak, zaraz się przekonacie, kto tu siedzi sobie przy ognisku. Pam, param, pam, Lester, witamy Lestera, przyjaciela z Gothica 1. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. No siemka. O, widzicie, wilki jakieś biegają gdzieś tam. Lester, skąd się tu wziąłeś? My pamiętamy Lestera w końcu. Skąd się tu wziąłeś? Tak powiemy. To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. No, kotlinkę, ja mówię dolinkę, Diego, przepraszam. Milton i Gorn nadal są w górniczej dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Oho. Co się stało? Co ci się stało? Wypytamy się o wszystko. Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Ojeja. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. No, widzicie. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Czyli my wiemy, że widział smoka. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. I tak właśnie było. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Bardzo dobrze postąpiłeś. Zmierzam do Korinis, co wiesz o tym mieście? Zmierzam do Korinis. On wam opowie co troszeczkę. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto, tyle, że portale. Chyba mu się głos zmienił troszeczkę. No, czemu pytasz? Ale dziwny głos ma. Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Chyba wzięli innego aktora do podkładania dialogów z Gothica 2 Noc Kruka dla Lestera. Sami słyszeliście, jaka jest różnica w głosie jego dosłownie. Tutaj taki wyśmiewczy, a tam był taki spokojny i przyjacielski. Dziwna sprawa. Dobrze, jak... Dobra. Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. No właśnie. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. No, wszystko to wam powiedziałem już wcześniej praktycznie. Jak długo się tu ukrywasz? Nie, popytałem się go o takie rzeczy. Nie wiem dokładnie. O, słyszycie, jaka zmiana głosu? Ale jest. Teraz jest taki jeszcze fajny, przyjacielski, a wtedy był taki... Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Wczoraj, okej. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża.
Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. A, no właśnie. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę... No, niezły jest. Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. No, i o to chodzi. Musisz porozmawiać o tym cieniu z Xardasem. Wyślemy go do Xardasa oczywiście. To może być coś ważnego. Aha. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Tak. Myślisz, że naprawdę widziałem... Widziałem smoka. Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, niestety, co? Znowu. Może nie aż po uszy. W każdym razie no, jeszcze jak nie. Na razie jeszcze nie siedzimy po uszy. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne... Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. Dokładnie. No i o to chodzi. Pogadaliśmy w końcu z kimś normalnym tutaj. Pierwszy przyjaciel spotkany. No i spoko. Rozejrzymy się po tej dolince i myślę, że to będzie fajny materiał na odcineczek. Ojej, coś się dzieje. Ale głośne żaby. Nie wiem, co się dzieje. Moja siostra biega w te po domu. Mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć krzyków. O! Młody wilk! Zapiszemy się oczywiście najpierw, żeby nie było potem lipy. No i walczymy. Pierwsza walka z wilkiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy się uda. Jest tutaj parę niebezpiecznych w sumie zwierząt, ale myślę, że akurat wilk nie będzie super mega trudnym przeciwnikiem. Na dodatek młody wilk. O! Taktyka jest prosta. Jeśli on atakujemy, odskakujemy. Jeśli my atakujemy, to on próbuje odskoczyć, ale mu to nie wychodzi. I no i tyle. Co jest? A, spoko. No i gramy dalej. Czekajcie, bo tutaj jeszcze jakiś jeden się czai. Gdzieś w zaroślach. I będzie wyciągnął tą broń. Okej, okay. Kolejny młody wilk. Odskakujemy. On odskoczył, dobra. No i taka wymiana ciosów to jest praktycznie. Zawsze można spróbować dwa razy pod rząd. No i udało się chyba krytyczne teraz obrażenia. Weszły. No i musiałem przeszukać więcej tego miejsca, ponieważ tu jest dużo tych roślin wszelakich. Chwila. Oj nie, kolejny wilk. Chwila, zapiszę się. Najlepiej się zapisywać co chwilę, żeby nie tracić czasu. Dobra, i walka z wilkiem kolejnym. Bijemy. O, to niebezpiecznie, okej. Okay. Jeszcze te żaby strasznie głośne są. O, i kolejny poziom wbiliśmy. Pierwszy chyba. Pierwszy poziom, super, udało się. Nareszcie będziemy mogli potem rozdać statystyki. No i mamy tutaj parę ziół, których pilnował ten wilk nawet. No i to tyle. Chwila jeszcze, trzeba się rozejrzeć. Co? Nie słyszę cię. Moja siostra stoi nade mną i ogląda, jak nagrywam. A, trzeba się, poprawiła mnie właśnie. Nie wiem, nie zwracam uwagi na to, co mówię czasami, więc sorry. Błędy językowe się zdarzają i nie widzę tutaj tych więcej roślinek. O Boże. Lewo, prawo? Ale zamknij mi drzwi. No, weszła i na drzwi je zamknie, no świetnie. O, krytyczne obrażenia od wilka, super. A wilki młode są akurat łatwymi przeciwnikami. I zabił ten wilk jakiegoś szczura i niestety nie dostałem doświadczenia za tego szczura. Czyli parę zawsze punkcików uciekło, niestety. Gdzieś były jeszcze te rośliny, one są tak dziwnie poukrywane. O, i się w ogóle włączyła taka dziwna mgła tutaj, bagienna dość. Chyba wokół tutaj tego... wokół tutaj Lestera. Jest parę roślin, ale nie widzę nic przez Lester, tak? Dobrze, już myślałem, że pomyliłem. Nie mogę znaleźć często ich. No nic, jeszcze jest jedno miejsce, które tutaj musimy zwiedzić. Najwyżej te rośliny zbierzemy zawsze gdzieś po drodze do miasta. Nie musimy ich zbierać koniecznie w tej dolnicy. Po prostu chcę tutaj wybić większość z tych stworów, które tu są i po prostu zdobyć trochę doświadczenia. Już mamy 10 punktów do rozdania, więc jest spoko. No i jak widzicie, tam jest młody krwiopijca. O, albo roślinka jeszcze, więc szybko zbiorę, zanim tamten mnie zaatakuje. No i teraz walczymy. Kolejna walka. Z nim jest ciężej, bo krwiopijce lubią... jak już trafi, to już nie odpuści praktycznie. Niczego tu nie znajdę. No niestety nie znajdziemy nic w nim. I jeszcze coś tutaj szurało. Coś tu szura, ale nie wiem co. Dziwne. Powinno... Jeśli coś szura, to zazwyczaj... Jest coś tu. No nic, okej. Okay. I ostatnie miejsce, które odwiedzę w tej dolince, w sumie, jest tutaj na samym końcu jakby, jest to tak jakby grób żołnierza. O, patrzcie, jaki wilk szalony z góry. O nie, dziad mnie ugryzł, ale się udało na szczęście przeżyć. I patrzcie, już szczur biegną, żeby się nim pożywić, tak jakby, oleją nas.
Prawdopodobnie nas oleją. A nie, jeden się... Jeden młody olbrzymi szczur. Kolejny przeciwnik w Gothicu nowy, dodany. Który jest, no nie groźnym raczej, ale jak już się weźmie na nas, nie wiem jak to powiedzieć. Nie ma no, po prostu weźmie, zacznie nas atakować, to nie odpuści. Okej, więc teraz się nam przyda mięso kopacza i jeszcze tutaj niebieski bez, żeby trochę many podregenerować. Bo nic tu nie ma. Nic nie ma w sobie. No i jest ten taki jakby grób. Mamy kolejne szkielety, mamy skórzany mieszek. Skórzanych mieszków nie było w Gothicu 1. W skórzanych mieszkach znajdują się pewne ilości złota. W tym akurat mamy 50 sztuk złota. Wartość pokazuje, ile tam jest w środku. Najlepiej otwierać, wiadomo. Okej, okay, udało się. 50 doświadczenia. Doświadczenia złota, oczywiście. No i co my tu mamy teraz? A, jeszcze jeden kretor, znaczy młody szczur. Okej, okay, zabity. I dziabnął nas cwaniaczek, ale to nic. Niebieski bez, po raz kolejny, full wszystkiego teraz. No i mamy ten, tak jakby gruby. I teraz mamy tutaj parę przedmiotów, mamy parę roślinek, które zbieramy i zardzewiały krótki miecz. A jest to grób Jotara jakiegoś. Niestety nie kojarzę żadnego Jotara. Albo Lotar, a nie, to Lotar chyba. Ciężko stwierdzić, czy z małej, czy z dużej. No, kreseczka, kreseczką. I mamy miecz, którego niestety nie możemy unieść, bo mamy 15 punktów siły za mało, ale jest wart 30, więc to jest w sumie dobra nagroda. Okej, okay, ile doświadczenia? No już całkiem nieźle. 715 uskładane. Mam nadzieję, że się znajdę po drodze jakąś roślinkę i nie będę musiał szukać ich gdzieś tam po drodze. No i wyjdziemy z dolinki i będzie fajny odcineczek, myślę. No i cały czas coś tu szura, nic nie ma. Dziwne. O, sami słyszycie. No nic, no nic. No i co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Może jeszcze parę tych roślin, może tutaj... A, powinno się zaznaczyć automatycznie, no, jeśli by był w zasięgu wzroku. Zawsze pamiętam, że gdzieś blisko niego były, gdzieś przy pieńku czy coś. Ale cholera wie teraz. No nic, najwyżej przegapimy parę roślinek, nic się nie stanie z tego względu. Przecież zawsze możemy zebrać gdzieś indziej. Okej, okay, wychodzimy stąd, już nie mamy tutaj nic do roboty. Wysłaliśmy praktycznie Lestera do Xardasa, żeby poszedł. On sobie się przejdzie tam, jak tylko trochę nazbiera sił. W sumie nie jest to jakaś trudna przeprawa, skoro mu zrobiliśmy drogę do Xardasa. Wyczyściliśmy z wszelakich potworów. A w sumie on ma dobrą broń i w ogóle jest mocny, więc dałby sobie radę ze wszystkim tutaj na razie. I wychodzimy stąd, już pogadane, coś tam zdobyliśmy. Pierwszy poziom już zdobyty. Mamy pierwszy poziom, pięknie. No i to tyle. Okej, okay. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie troszeczkę taki zamulony, bo ja jestem... Znaczy w ogóle dzisiaj nie poszedłem do szkoły, może tak wam powiem, bo z rana strasznie źle się czułem i było mi niedobrze i w ogóle. I teraz jak nabrałem trochę sił, właśnie tak jak Lester teraz nabiera, no i nabrałem trochę sił i nagrywam dla was teraz odcineczek. No i super, to by było na tyle tam robota w tej dolnicy zakończona. No i teraz czeka nas już droga do miasta. A po drodze muszę zrobić wam jakieś zachętę, żebyście czekali na następny odcinek. Zaraz zobaczycie. Najpierw pokonamy młodego wilka. O, dostałem SMS-a. Dobra, młody wilku. A, ale dziad mnie ugryzł. A masz, no. No, ten jest jakiś wycwaniony. Chyba już stoczył jakąś walkę kiedyś z przeciwnikiem. O, nie. To bolało. Jeszcze strzał. No. Fajnie by było. Ej, udało się. Zrobił błąd, ponieważ chciał odskoczyć w bok, a my go tutaj trafiliśmy. Jabłuszko. Stwierdzam, że jabłuszko będzie dobre. I jeszcze ciemne grzybki wcinamy, wiadomo. Parę grzybków dobrze nam zrobi. Dobrze, i tak, aby was zachęcić, tam jest tak jakby podziemia, nie wiem jak to nazwać, cholercia. Ktoś tam siedzi, kolejna postać z Gothica 1, ale kto, tego dowiecie się w następnym odcinku właśnie. Muszę was jakoś zachęcić, żebyście czekali i prosili o następne odcineczki, żeby nie było lipy. I tam siedzi pewna postać i my będziemy musieli pomóc tej postaci. A kto to jest i kim on jest i w ogóle, czemu tam siedzi, dowiecie się w następnym odcinku. Mówi Rubin Skateboard i na razie, cześć, może tak zakończymy. Pa, pa.